Bezinteresowność mile widziana jest przy wspomnianych porządkach na zaniedbanych grobach, ale też przy akcji, której skutki są o wiele bardziej skuteczne, bo przekładają się na ratowanie życia ludzkiego. I tu nawiążemy do akcji z udziałem krwiodawców, dzięki którym systematycznie uzupełnia się zapasy w bankach krwi. Tym razem za organizacją stał Klub Krwiodawcy w Mundurach we współpracy ze studentami Wydziału Nauk Społecznych w Bartoszycach Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu. Każda kropla krwi ma ogromne znaczenie w ratowaniu życia ludzkiego, bo choć technologia idzie do przodu, krew wciąż nie ma swojego zamiennika. Bez tego płynu trudno mówić o poczuciu bezpieczeństwa pacjentów, którzy potrzebują go w procesie leczenia lub potrzebują go natychmiast przy dosłownym ratowaniu życia. I dobrze jest, gdy tej krwi nie brakuje. Tymczasem od kilku tygodni banki krwi apelują o oddawanie krwi o organizację akcji z udziałem krwiodawców, bo zasoby krwi zaczęły się kurczyć. Potrzeb jest więcej niż stanów magazynowych. W tej chwili jest duże zapotrzebowanie na grupy zerowe. Znaczy, grupy zerowe są bardzo, bardzo rzadkie, tak? Także jeżeli ktoś ma grupę zerową i może oddać, to zapraszamy, tak? Czy do Bartoszyc, czy do Olsztyna, czy do innych punktów regionalnych, co nie, w województwie warmińsko-mazurskim. Krwiodawcy mobilizują się, by nie doszło do sytuacji, że banki krwi będą świeciły pustkami, że z powodu braku krwi ktoś otrze się o śmierć. I na tę grupę bezinteresownych ludzi, którzy znają znaczenie tych niezastąpionych kropelek, zawsze można liczyć. Co więcej, chętnie stają za promocją tak ważnych akcji, w których krew leje się strumieniami dobra i stale powiększają grono zainteresowanych i współorganizujących akcję. Nie ustawiamy teraz nawet znaków, że jest akcja krwiodawstwa i tak dalej. Każdy już wie, bardzo się cieszę. Zresztą nasz tutaj klub jest po modernizacji, więc warunki też się naprawdę polepszyły i no jest super po prostu. Wykorzystujemy to, uważam, że w bardzo szlachetnym celu, jaki jest właśnie tutaj robienie akcji krwiodawstwa. Dzisiaj jest 38 osób na tą chwilę. Tak jak zawsze 90% to są nasi tutaj żołnierze z 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. Tu inicjatywę tu właśnie była nasz wydział tutaj Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Bartoszycach. I dzisiaj słodycze, słodki poczęstunek to jest właśnie zasługa ich. Postanowiliśmy do tej współpracy powrócić. Dlaczego? Bo krew jest najcenniejszą rzeczą, którą tak naprawdę możemy przekazać drugiemu człowiekowi. Wiemy tak naprawdę, że niestety są problemy z krwią, brakuje tej krwi, dlatego my jak najbardziej wspieramy takie akcje i propagujemy je, bo tak jak wspomniałam wcześniej, krew jest najcenniejszą rzeczą, którą możemy podarować drugiemu człowiekowi. Z tą świadomością na akcji zjawiło się wielu krwiodawców, w tym studentów, którzy zaangażowali się w akcję nie tylko w kwestii organizacyjnej. Bo tutaj widziałam wśród osób, które oddają krew, naszych studentów, którzy pracują w jednostkach wojskowych, w straży pożarnej, w straży granicznej. Także studenci nasi też jak najbardziej nas wspierają. Bo to działa siłą rozpędu. Oddawanie krwi to pozytywny skok adrenalina, a przy tym wzrost endorfin, bo to takie spełnienie, że komuś jednak tam, czy u nas, co nie, czy w Polsce pomagamy. Bo krew jest potrzebna codziennie. 450 ml dla nas to jest dosłownie tak zwane 10 minut wizyta w RCK-u, to jest ogółem do godziny czasu, tak? A pomagamy, tak? Nie widzimy tych ludzi, tak? których ta pomoc idzie, ale pomagamy. I to jest to, co łączy krwiodawców, co wciąż napędza do działania. Chcemy tutaj w dalszym ciągu współpracować z krwiodawcami w mundurach, przyłączać się do tych akcji, może nawet zwiększyć ilość takich akcji, żeby właśnie tutaj działać też społecznie. My chcemy otworzyć się na miasto Bartoszyce, na powiat bartoszycki i chcemy takie akcje społeczne promować i pomagać w organizacji ich. Na zakończenie dodajmy, że nowy rok stoi otworem, bo w tym roku kalendarzowym cykl akcji dobiega końca. Tak, to jest przedostatnia akcja. Ostatnia akcja będzie 20 grudnia. I myślę, że jakaś będzie może wesoła, bo to już przed świętami taki fajny okres. I warto go wykorzystać na zrobienie prezentu bankom krwi pod postacią dzielenia się dobrem, czyli bezcennym darem życia, jakim jest krew.